godzinę 18:06. Mi się udało o 17:15 uśpić małą na rękach. Czuję się już niby trochę lepiej, ale jest mi tak zimno. Ja się cieszę w ogóle. Znalazłam taki fajny kanał, taką dziewczynę kiedyś znalazłam na TikToku. I teraz i ogarnęłam, że ona też miała kanał i oglądam jej filmy, co prawda one były 2 lata temu. Natomiast ona pokazuje tak macierzyństwo z takiej normalnej strony, nie wyidealizowanej i tak dalej. Ja na przykład też zaczęłam się za bardzo porównywać i w ogóle do innych i dopiero się uczę odpuszczać i naprawdę teraz ja się źle czuję, więc po prostu siedzę na kanapie, korzystam z tego, że moje dziecko śpi, pije herbatę, zjadłam sobie naleśnika i no i mam gdzieś to, czy coś tam leży, wiadomo, po zjedzeniu na przykład wsadziłam sobie do zmywarki, ale wiecie, nie będę teraz tego wszystkiego ogarniać, bo źle się czuję i najważniejsze jest dla mnie doprowadzić się do porządku, bo jutro jedziemy do dziadka, do taty Piotrka i będziemy świętować jego urodziny, więc chcę się dobrze czuć. Zresztą jestem mamą, muszę się zająć małą, muszę się dobrze czuć. Ogólnie fajnie jest, jak znajduje się taką osobę, która jest mega podobna do was i działa w internecie, bo jakby zawsze się mówi, że bądź sobą, ale jak się patrzy na te filmy, gdzie ktoś ma tak ładną, niewysprzątaną kuchnię, gdzie wszystko jest takie idealnie i te przybitki są takie. I tak naprawdę trzeba sobie teraz zdać sprawę, że na przykład albo ktoś nie ma dzieci, więc to nie jest problem sobie posprzątać do filmu. A jakby na co dzień nikt nie ma chyba takiego muzeum w domu. A chyba, że ktoś w ogóle nie ma dzieci. Ale przy dzieciach to jest moim zdaniem niemożliwe. Albo ktoś ma pomoc do sprzątania, bo też takie osoby są i ja nie mówię, że to jest coś złego, bo ja sama mając jakiś większy dom i taki budżet jak niektórzy, to załatwiłabym sobie pomoc, bo szczerze zamiast sprzątać wolę spędzać czas z dzieckiem, więc warto sobie właśnie to uświadomić, że żeby się tak na tym punkcie nie spalać. Mama mi też coś takiego powiedziała, że często ona sprzątała, a tata wychodził na spacer na przykład z nami. I potem uświadomiła sobie, że lepiej wyjść z dziećmi i zostawić nawet bajzel i posprzątać powiedzmy dopiero wieczorem wszystko, jak dzieci śpią. Bo co nam to da, że posprzątamy sobie chatę? Jakby logiczne, fajnie żyć w czystości. Ja mam tak, że muszę mieć czystą przestrzeń, żeby mieć czystą głowę i działać. Ale nigdy nie miałam dziecka, okej? A jak się ma dziecko, to zupełnie zmieniają się po prostu priorytety i ja się na przykład za bardzo zafiksowałam na punkcie tego porządku w ciąży i teraz też miałam dużo takich momentów. I dopiero dzisiaj, jak się źle czuję, zrozumiałam, że to jest totalnie bez sensu, że naprawdę sobie radzimy, że naprawdę i tak mamy porządek, jak na to wszystko, że już zaczęłam gotować, jakby wszystko, wiecie, tak wróciło do normy. I czuję się naprawdę dobrze w tym macierzyństwie, czuję się naprawdę super najlepiej na świecie. W ogóle w ostatnich dniach czuję się fantastycznie. No jestem po prostu szczęśliwa i wiele rzeczy też sobie poukładałam w głowie w ogóle. Po prostu odpuszczajmy sobie ludzie, jakby dużo bardziej wartościowy jest odpoczynek, na przykład jak mała śpi, jakby wiadomo, zrobienie obiadu czy coś, no to też jest dbanie o siebie, bo na przykład nie chcemy jeść zamówionych rzeczy ciągle, tylko wartościowe, warzywka, tak, zresztą mała będzie miała za chwilę, no że minie od tak rozszerzanie diety, tak, więc będziemy też gotować dla niej, jakby rozumiecie, o co chodzi. Natomiast kiedy naprawdę zrobiliśmy już obiad, zjedliśmy i dziecko śpi tak jak teraz, a jestem wykończona po całym dniu chodzenia po galerii z dzieckiem, spocona, wykończona i właśnie bardziej znowu się czuję taka bum. I sobie po prostu siedzę w sweterku, przy kocyku, piję herbatkę, zaraz zrobię sobie drugą i oglądam sobie vlogi. I to jest właśnie to, jak możecie, odpoczywajcie. Jakby serio dopiero teraz to zrozumiałam, bo wcześniej mi nosiło, jakby wiadomo, jak chce się zrobić pranie czy coś, okej, ale często jest tak, że mała zasnęła, ja zaczęłam wieszać pranie czy cokolwiek, no i za chwilę się obudziła i wiecie, nawet 5 minut posiedzenia w spokoju jakby daje dodatkową energię, więc po co być sfrustrowanym?
Jakby, okej, masz ogarniętą tą chatę, wszystko na błysk, super, ale nie zdążyłaś na przykład posiedzieć nawet w spokoju 5 minut i za chwilę jesteś sfrustrowanym rodzicem, bo musisz się zająć tym dzieckiem, a nie odpoczęłaś. Jakby sami to sobie robimy. Po prostu nauczmy się odpuszczać. Naprawdę, my kobiety mamy coś takiego, że my musimy tutaj, idealnie, tu zrobione, wyczyszczone, po prostu muzeum. Dom to nie jest muzeum. Nie musi być idealnie błysku. Nie musi być tak, że nigdzie nie ma przedmiotów, że jest wszystko idealnie wyczyszczone i poukładane, tak jak na jakimś instagramowym zdjęciu. Życie to nie jest Instagram. I życie nie wygląda tak jak przebitki na YouTubie. I ja od początku chciałam robić content bardziej naturalny, a nie taki. Ja bardzo lubię oglądać YouTuberów, którzy mają taki ładne mieszkania, ładne domy, wszystko super, ale ja. Może tak kiedyś będzie, jak będę mieć starsze dziecko, jak będę mieć większy dom, będziemy. Może wtedy nawet będę mieć pomoc do sprzątania, kto to wie, nie wiadomo, ale wiecie, o co mi chodzi. Nie ma co, po prostu trzeba być sobą i trochę się tak odcinać od tych ideałów, bo tak naprawdę to jest wszystko czasami pozór. Wiele rzeczywiście może być prawdą, ale ja nie zamierzam na przykład się spalać nad tym, żeby teraz moja przebitka była idealnie, żeby nic nie było w tle, bo nagrywam, kiedy moje dziecko śpi, kiedy moje dziecko się chwilę bawi, a też jak się bawi, to chcę uczestniczyć w tej zabawie. Jak jesteśmy mamami, to ważniejsze, że nasze dziecko jest szczęśliwe i to jest sukces. Wiadomo, żeby nie żyć w jakimś syfie i bagnie, no bo to też nie jest, nie popadajmy w skrajności, ale nauczmy się odpuszczać, bo i tak przychodzi wieczór, dziecko śpi i wtedy można wszystko szybko ogarnąć w 15 minut, bo na razie mamy tak małe dziecko, że no nic więcej tu do ogarniania nie ma, tylko ewentualnie jakieś naczynia, coś w kuchni i tutaj zebranie zabawek. Ale jak będzie starsze, to tak samo. Może będzie wtedy pół godziny do ogarniania, może 40 minut, to nie jest ważne. Ważne, żeby po prostu nie poświęcać się dla sprzątania, zamiast spędzać czas z dzieckiem. I musiałam się wygadać, okej. Nie wiem, ale po prostu doceniam to, co mam. Jestem szczęśliwa, jesteśmy szczęśliwi i zauważyłam, że im mniej się przejmuję takimi rzeczami, które totalnie nie mają żadnego znaczenia dla świata i nawet naszej rodziny, tym po prostu jest fajniej i życzę też Wam tego, żebyście odnaleźli w ogóle taki balans. I wpadajcie na mojego Instagrama. Tam wstawiłam ostatnio też fotkę i miałam mega też motywację do opisu, więc jest bardzo długi. Natomiast jeśli jesteście przyszłymi rodzicami, albo już jesteście rodzicami, albo kiedyś po prostu będziecie, przeczytajcie to, bo myślę, że to jest mega ważne. I ode mnie tyle, bo się totalnie rozgadałam, ale tak też potrzebuję czasami i od tego jest mój kanał, żeby tutaj każdy czuł się swobodnie, żeby każdy wiedział, że nic nie jest idealne, nie jesteśmy zdjęciem z Instagrama. Ja nawet na Instagramie też nie mam jakiegoś takiego idealnego, perfekcyjnego kontentu. Dla mnie zawsze ważna była taka naturalność i takie pokazywanie tego, jakim jest po prostu. Wiadomo, że nie będę wam pokazywać niefajnych rzeczy. Wiecie, we wszystkim trzeba właśnie znajdować balans. No, nie wiem, czy teraz kurczę, mamy 18, 17, przepraszam. Ja nie wiem po prostu. Na pewno nie zasiemy o 19, skoro jeszcze nie wstałyśmy, ale my dzisiaj tak pójdziemy, najwyżej się dłużej pobawimy, zobaczymy. Fajny był taki dzień, trochę inny. Poradziliśmy sobie, zawsze się bałam takich sytuacji, żeby do galerii jechać czy coś, a tutaj byliśmy w niej naprawdę sporo godzin i mała i tak była no mega. Więc warto wychodzić ze swojej strefy komfortu. Wiadomo, że w pewnego wieku trzeba się dostosować do dziecka, no bo logiczne, że jeżeli dziecko płacze i nic nie da się z tym zrobić, nie da się go uspokoić, no to trzeba jechać do domu, dlatego pojechaliśmy i Piotrek pojechał dalej załatwiać ten ekspres. Natomiast też nie można, wiecie, jakby się ukrywać, nie wychodzić do ludzi, nie próbować, bo no dziecko jest coraz starsze, a im więcej jakby poznaje takich miejsc, tym potem jest bardziej to normalne, jak siedzimy tylko w domu 24 ciągle.
no to później będzie miał ciężej też w takich sytuacjach, więc Lili ma 4 miesiące za tydzień i naprawdę już bardzo wiele rzeczy sobie uświadomiłam, ogarnęłam i jestem z siebie po prostu dumna i przestałam się stresować, przestałam się przejmować, nie patrzę na to, czy ktoś na mnie krzywo spojrzy, czy coś, nie obchodzi mnie to, po prostu robię swoje i to, co czuję i tyle. I tak właśnie chcę prowadzić ten kanał, więc jeżeli chcecie być ze mną, zapraszam do mojej społeczności, która cały czas rośnie. Super, że ktoś chce to oglądać i mega motywacja dla mnie. Ja będę to robić, bo zrozumiałam w końcu, że jak jesteśmy rodzicami, to dajemy przykład naszym dzieciom. Jeżeli pokażemy im, że my się boimy, że przyjmuje nas opinia innych i boimy się czegoś zrobić, żeby być, a coś nas na przykład uszczęśliwia, no to nasze dziecko też takie będzie. Ja totalnie nie chcę tak. Ja się bałam wiele lat. YouTube'a chciałam robić już od mega dawna, gdy nie jest za późno na spełnianie swoich marzeń, więc nie oglądajcie się na to, ile osób na was patrzy, komu się to nie podoba, bo zawsze znajdą się ludzie, którzy coś będą komentować i tak naprawdę sobie szkodzicie, nie robiąc czegoś, co lubicie, bo jak będziecie to robić, ludzie coś powiedzą, jak nie będziecie nic robić, też sobie znajdą coś do powiedzenia i to naprawdę, naprawdę długo próbowałam zrozumieć i to obalić, a teraz powiem szczerze, że jestem coraz bardziej odważna i naprawdę jestem blisko tego, żeby tak bezproblemowo totalnie nagrywać przy ludziach. Bardziej rzeczywiście wychodzę z tej strefy komfortu i mega się z tym dobrze czuję. No. Więc nie ma rzeczy niemożliwych. Sky's the limit. No po prostu tym się w życiu kierujmy. Niech każdy robi to, co jemu się podoba i to, co czuje. I niech każdy wyraża swoje uczucia i nie róbmy czegoś, bo komuś się tak podoba, bo coś wypada, bo inni tak mają. Najważniejsze właśnie być sobą, bo jeżeli każdy będzie robił taki sam na przykład content, każdy będzie miał takiego samego Insta, to wszystko nie miałoby sensu. Każdy musi znaleźć coś dla siebie, bo ludzi jest tyle, że na każdym kanale znajdzie się jakiś człowiek, któremu się to spodoba i nie ma co powielać, nie ma co... Wiecie, można się zainspirować czymś, jakimś pomysłem na filmik, cokolwiek, ale też fajnie, jak się wtedy otwarcie o tym mówi, że to jest inspiracja, a nie, że coś nowego. Róbmy to, co my uważamy za słuszne i przekazujmy to, co my chcemy przekazywać. Ja na przykład nie chcę za żadnych kontrowersyjnych tematów tutaj poruszać, bo ja nie lubię podziału między ludźmi, nie lubię tego, że ludzie się dzielą, że się kłócą. Teraz jakby chcę totalnie się skupić na tym, na pozytywnych aspektach mojego życia. Niech ludzie generalnie oglądają YouTube'a, żeby się zrelaksować, żeby odpocząć, ale nie po to, żeby słuchać, jak ktoś narzeka, bo to mamy na co dzień i się rozgadałam. Okej. Okay. Ja moje dziecko dalej śpi niesamowite. Nie wiem, czy to jest jakiś ład i skład. I czuję się dużo bardziej zrelaksowana i będę mieć teraz siłę, żeby się zająć małą, wykąpać, bo Piotrek pewnie nie zdąży wrócić i ją uśpić. A potem zrobię sobie właśnie zupkę i jeszcze się będę kurować. I też dużo energii mi daje właśnie to, co lubię robić, czyli mówić do was, więc mega się teraz czuję dużo lepiej i naprawdę fajnie. No więc, no kochani, już nie przedłużając tego, trzymajcie się. Dziękuję wam bardzo, kochani, za oglądanie, za to, że jesteście ze mną i jeśli macie ochotę, a jesteście to pierwszy raz, to możecie zasubskrybować mój kanał i oglądać więcej treści, które dla was tworzę. No i jeżeli ten filmik wam się spodobał, to zostawcie koniecznie łapkę w górę. No i możecie też zostawić jakiś komentarz. Zawsze biorę sobie jakiś rad do serca i życzę wam wszystkim miłego dzionka i wieczoru. No i generalnie jestem wdzięczna wszystkim, którzy wchodzą na mój kanał i oglądają moje treści. Buziak dla was. Myślałam, że już dziś nic nie nagram, ale chciałam się pochwalić, że zrobiłam tak kozackie danie wczoraj. I dzisiaj smakuje jeszcze lepiej. I jeszcze Piotrek dodał mi czosnku, 3 ząbki. Bo, wiecie, odporność. I jak to zrobiłam? Tutaj mam wam, już to nie będzie estetycznie wyglądać. Ale co zrobiłam? Zaczęłam od czosnku.
Dodałam. Przerwa na reklamy. A geneza tego nagrywania jest taka, że powiedziałam z łazience Sani, pokaż jaką jesteś Sigmą. Wracamy do transmisji. Generalnie zmieniłam troszeczkę ten przepis, który chciałam wam pokazać. W sensie, to co mi cebula spadła, to miało być właśnie takie danie, ale jeszcze zrobię spokojnie, więc wam kiedyś pokażę. Ale że już mi zostały te składniki, to tak właśnie, przysmażyłam sam czosnek. Przepraszam. Bo cebuli już nie było. Przepraszam. Więc tak, sam czosnek na oliwie, do tego cukinia i bakłażan. suszone pomidory z tym całym olejem. Suszone pomidory takie włoskie same suszone pomidory. I do tego dałam cały szpinak w liście, mleczko kokosowe, jakieś tam przyprawy, sól, pieprz, papryka słodka wędzona, mało przypraw, jakichś takich dziwnych, bardziej skupiłam się na soli i pieprzu w sumie. I pietruszka, po prostu wsypiemy sobie. Mega fajne danie, mega szybko to zrobiłam. Jadłam w pocie czoła, ale dzisiaj idealnie się nam przydało na kolację, no bo w obiad w sumie jedliśmy tylko Subwaya. Jeszcze potem sobie zjadą naleśnika, co też nam zostało z twarogiem, śmietanką i wiśniami, ale jutro też mógł sobie zrobić tak na szybko makaron, bo jeszcze został nam twaróg. I mega się najadłam i piję właśnie... Aha, chciałam pokazać moim widzom odpornościówkę, mi schowałeś do lodówy. Piję sok, słuchajcie, smakuje dokładnie tak, jak mi tata robił, kiedy byłam właśnie przeziębiona. Tylko, że on... ubrudziłam się. Super. Tylko, że to jest herbata, ta malina truskawka, która nigdy nie ma smaku i nic nie jest dodane, ani cytryna, ani miód, bo te soki są robione na miodzie, więc w sumie nie trzeba już dodawać miodu. I do tego jest dodany sok imbir, cytryna. No i piłam już herbatę z sokiem z aroni i piłam też z tą odpornościówką i tu wam chciałam pokazać tą odpornościówkę, bo tamte są po prostu z tego, co mówiłam. A w odpornościówce jest sok z pomarańczy, miód, imbir, cynamon, anyż i goździki. W smaku jest najgorszy, no ale naprawdę są to takie odpornościowe produkty. To tyle, kochani. Jeszcze raz dziękuję wam bardzo za oglądanie. Psiaki, już się pożegnałam w tamtym klipie, więc strzałeczka do następnego.